Dzień dobry wam. Faktycznie, pisząc te słowa, nie wiedziałam jeszcze, że taka będzie osiowa część mojej opowieści tutaj, czyli że szansa może być, szansa jest w tobie. Taki będzie tytuł. Natomiast to, co chcę wam powiedzieć najpierw, to chcę wam zaproponować takie przewartościowanie w ogóle pojęcia szansy. Dlatego, że ja bardzo często, tak jak tutaj pan Ryszard powiedział, mówię swoim klientom, swoim pacjentom, zwłaszcza pacjenci trafiają do nas w kryzysie, że kryzys jest zarazem okazją, jest szansą. I tak też faktycznie w języku chińskim jest, że żeby napisać kryzys, trzeba użyć dwóch ideogramów. Jeden z nich to zagrożenie i niebezpieczeństwo, a drugi to szansa, okazja. W tym chińskim języku, w tym chińskim rozumieniu pokazane jest to, co w kryzysie najważniejsze, czyli pewne wytrącenie ze stanu wygodnej równowagi. I właśnie to będę wam się starała przekazać, że dopiero wtedy, kiedy przez zewnętrzne okoliczności bądź przez siebie samych chcemy się troszeczkę wytrącić ze stanu bezpiecznej równowagi, dopiero wtedy świat może dać nam szansę, dlatego że tak naprawdę świat daje nam szansę cały czas. To tylko my musimy ją dostrzec. Zobaczcie, w naszym języku szansa jest zdecydowanie zewnętrzna. Można mieć szansę dla kogoś, dostać szansę, zmarnować szansę, dać komuś szansę. A ja wam powiem, że szansa to zdolność dostrzegania możliwości. Chciałam zapytać, widzieliście kiedyś tęczę? Pamiętacie, jak wygląda tęcza? Piękna jest, nie? Czy wiecie, że jesteśmy jedynym gatunkiem żyjących istot na świecie, które widzą tęczę? Zwierzęta jej nie widzą, nie mają jakiegoś tam fragmentu w konstrukcji oka, które pozwala dostrzegać szansę, dostrzegać tęczę. I wyobraźcie sobie właśnie, że może być tak, że część ludzi ma taką konstrukcję swoich zmysłów, że dostrzega szansę na każdym kroku, że każda podróż, wstanie z łóżka, wyjście z domu, to jest ocean możliwości, to jest korytarz wiecznie otwierających się drzwi, za którymi tkwi przygoda. A są tacy ludzie, którzy nie dostrzegają ich tych szans nigdy, albo dostrzegają je tylko wtedy, kiedy zawali im się świat i kiedy są w kryzysie. A kiedy my te szanse możemy dostrzec? Mam taką metaforę, którą się z wami chciałam podzielić, na wiosnę, na święta. To są worki, które my w tej chwili zbieramy, żeby dać kobietom w domu samotnej matki. I to jest taka akcja pod tytułem wietrzymy szafy, tak? Czyli otwieramy mniej więcej dwa razy do roku swoje przestrzenie, wyrzucamy z nich rzeczy i robimy miejsce na nowe. Bardzo często robimy to w domu z rzeczami, z ciuchami, z butami. A jak już zrobimy miejsce na nowe, to wtedy się to nowe pojawia, bo jest już dla niego przestrzeń, prawda? A teraz pytanie, jak często robimy to ze swoimi głowami? Jak często sprzątamy w głowie i wywalamy różne przekonania, naleciałości, myślenie o sobie? Nie zawsze złe, często bardzo potrzebne na poprzednich etapach, ale teraz już nijak do nas nie przystające. Chcę wam opowiedzieć o takim doświadczeniu, które właśnie na temat sprzątania i sprzątania w głowie miałam osobiście. Co jakiś czas wyprawiam się z moimi kobietami w podróż i tym razem była to podróż na taką bardzo malutką, mało znaną wyspkę kanaryjską, która się nazywa Gomera. Wyspa jest dzika, lasy wawrzynowe, w ogóle pierwotna natura, super bomba, warsztaty poświęcone oczyszczaniu. I wymyśliłam sobie taką formułę, że będziemy na pierwszych zajęciach znajdować takie różne błyskotki kolorowe. Te błyskotki będą symbolizować różne rzeczy, których właśnie chciałybyśmy się już ze swojej głowy pozbyć. A następnie, jak będziemy w jakimś wyjątkowo pięknym miejscu, to będziemy brać taką błyskotkę, kiedy poczujemy w sobie tę wolę i tę energię i będziemy tę błyskotkę jakby oddawać temu miejscu, dziękować jej, będziemy dziękować temu elementowi siebie, którego już nie potrzebujemy, a w zamian za to będziemy brały w to puste miejsce ten widok, ten zapach, ten kolor, tę energię, która w tym miejscu jest i robiły miejsce na coś nowego, dawały sobie przestrzeń. No i ponieważ to był grudzień, dokładnie rok temu, jechałam 5 grudnia, więc można powiedzieć, że
ta opowieść będzie miała pewną klamrę i ta klamra stoi w tej chwili tu, to pomyślałam sobie, wezmę sobie też udział w tych zajęciach. Znalazłam sobie błyskotki, tak sobie z nimi jeździłam po tej wyspie i któregoś dnia trafiłyśmy do takiego pięknego miejsca, które się nazywa Valle del Rey, Dolina Króla, Ocean Atlantycki, czarny piasek, ulubione miejsce któregoś tam z królów, teraz wioska hipiska. Ja tam poczułam taką potrzebę, że ja wyrzucę z siebie coś, co chodzi za mną od bardzo dawna. Otóż moi różni przyjaciele mówią, pisz bloga, a ja im mówię, ale nie mam o czym. Pisz bloga, tyle ciekawych robisz rzeczy. Ja mówię, ale ja nie mam o czym, no co ja właściwie wiem, jestem dyletantem i tak dalej, i tak dalej. Jak słuchacie Hanki Zielińskiej czasem w Tok FM-ie, to słyszycie, że ona mówi, że bardzo często to jest w głowach kobiet. Kobiety myślą, że to, co wymyśliły, jest tak oczywiste, że nie ma się powodu tym dzielić. Faceci za pół roku później wychodzi facet na scenę i mówi, wymyśliłem to. I wszyscy mówią, wow, jakie wspaniałe. A kobieta mówi, kurczę, a ja od 3 lat o tym wiem. No ale wydawało mi się, że wszyscy o tym wiedzą też. No więc z jednej strony mam to w głowie, z drugiej strony mam jakąś tam pokorę, która mnie trzyma i mówię, jeszcze nie jesteś wystarczająco dobra. No więc wzięłam tę pokorę, wzięłam taki kamyk, stanęłam naprzeciwko oceanu, podziękowałam, wyrzuciłam. A ocean na to się lekko wzburzył. Ja mówię, aha, ważną rzecz, Kasiu, wyrzucasz, mówię tak do siebie, ale to jeszcze w takim razie nie dość wyrzuciłaś. Sięgnęłam po następny kamyk, fala się lekutko podniosła, stanęłam tak wygodniej na nogach, myślę sobie, może ta woda do mnie dojdzie, żeby mnie nie przewróciła. No i wyrzuciłam ten drugi kamyk, jak wyrzuciłam ten drugi kamyk, to ta fala się tak podniosła, że mnie wywaliła w ułamku sekundy, przykryła mnie woda, zerwała ze mnie torbę, zerwała mi kurtkę z ramienia. Moje klientki oniemiały, ponieważ ja sekundę temu stałam, właściwie ułamek sekundy temu. Ja pod tą wodą pomyślałam tylko jedno. Boże, ratować smartfona, on nie jest wodoodporny. Więc się zebrałam w kolejnym ułamku sekundy, rzuciłam się do tej płynącej torebki, żeby stwierdzić, że ocean zabrał smartfona. Z całej torebki wyłuskał tylko 2 rzeczy. Woreczek z tymi kamieniami, które miały być wyrzucane przez jeszcze następne dni i smartfona. A ponieważ psycholodzy stosują taką trochę logikę magiczną i w ogóle do rozwoju potrzebne jest trochę takiej magicznej logiki, to sobie pomyślałam, okej, to była zapłata, no cóż, że jesteś bez karty SIM, ważnej rzeczy się pozbyłaś, Kasiu, to w takim razie i zapłata była droga. Syreny zabrały smartfona, okej, zgodziłam się. No i co właściwie po tym? No od tego czasu zupełnie niechcący brałam udział w 10 wystąpieniach publicznych. Przemawiałam dla 3000, a potem dla 6000 ludzi. Poprowadziłam strajk kobiet, poprowadziłam marsz strajku kobiet i parę jeszcze innych marszy i takich demonstracji. I stoję tutaj też tylko dlatego, że kiedy Ania zadzwoniła do mnie parę miesięcy temu pytając o kontakt do kogoś, to ja powiedziałam, Ania, zaproś mnie. Nie wiem, czy wierzycie, ale 40 lat żyłam i nigdy w życiu bym się nie odważyła na to, żeby w takim momencie powiedzieć zaproś mnie. Jeśli mnie nie zaprosiła sama z siebie, to przecież ja po te szanse nie muszę sięgać, tak? Ta szansa do mnie nie przyszła, więc to jest poza mną. Szansa to jest takie coś, na co sobie albo pozwolisz, albo cię minie. Ania do mnie zadzwoniła, a ja sobie pozwoliłam ją poprosić i dzięki temu jestem tu z wami. I to jest dokładnie w rocznicę tego, jak ta fala na tej Dolinie Króla przykryła i zabrała mi kochanego Samsunga. I kolejna rzecz, to chcę was zachęcić do tego, żebyście robili w sobie przestrzeń na szansę, tak jak złodziej. Bo jedyne, co w naszym języku na temat okazji jest pozytywne, to stwierdzenie okazja czyni złodzieja. To znaczy, że co? Zwykły człowiek szansę musi dostać, a złodziej to jest ktoś taki, kto chodzi i po prostu patrzysz. Gdzie jest szansa? Gdzie jest szansa? Tu jest szansa. O, szansa. Biorę. Żebyście tak skanowali rzeczywistość i każdego ranka myśleli sobie tak, okej, będę takim pozytywnym złodziejem dobrych rzeczy dla siebie. Będę wstawał i otwierał kawałek serca i pozwalał tym szansom, czy pozwalała, głównie pozwalała, bo ja te kobiety tak bardziej zachęcam do tego, żeby sobie pozwalały na różne dobre rzeczy, no więc, że każdego ranka będę sobie pozwalała, żeby coś dobrego przyszło do mnie. Bądźmy takimi pozytywnymi złodziejami dobrych rzeczy dla siebie. Otwierajmy się na okazję.
Nie wskoczysz na koguta z widelcem, jak sobie na to nie pozwolisz. Nigdy nie będziesz też na kubie i nie zobaczysz tej rzeźby, jak sobie na to nie pozwolisz. I tylko ty jesteś w stanie zdecydować, że coś się w twoim życiu stanie. Szansa jest w tobie. Szansa to zdolność, którą możesz w sobie rozwinąć. Daj jej do cholery szansę.